Miałem zacząć ten odcinek w bardzo heheszkowy sposób, wiecie, pożartować, ale z racji tego, co się dzieje obecnie na świecie, uznałem, że nie wypada. I też z racji tego, że nie jestem kanałem, który stricte zajmuje się jakąkolwiek polityką. Jedyne, co chciałbym powiedzieć, bo wiem, że dużo też ludzi z Ukrainy mnie ogląda, żebyście się trzymali, a ja bez dalszego przedłużania zapraszam Was na odcinek, gdzie pokażę Wam 10 naprawdę bardzo fajnych, darmowych antywirusów i jeszcze tak dorzucę, że jeżeli lubicie streetartową fotografię, to zapraszam Was tutaj na mojego Instagrama. Tam wrzucam prawie codziennie jakieś fotki właśnie z moich spacerów po moim mieście czy innym miejscu, w którym jestem. A teraz już naprawdę bez dalszego przedłużania zapraszam wszystkich do oglądania. Pierwszym antywirusem, od którego zacznę, będzie antywirus, który dużo osób wyśmiewa, a mianowicie chodzi mi tutaj o Windows Defender. Początkowo, jak się już przyjęło, Defender zaczynał jako rozwiązanie niskiej jakości, jednak ostatnie wersje zostały znacznie poprawione. Defender może zacząć działać samodzielnie jako solidny antywirus. Jest również całkowicie darmowy, a jego płatna wersja nie jest w ogóle dostępna. Program oferuje oczywiście ochronę przed wirusami, ale też jeśli korzystamy z przeglądarek firmy Microsoft, mamy w nie wbudowaną ich ochronę. Na uwagę też zasługuje to, że jest wgrany domyślnie w naszym Windowsie i działa bardzo dobrze z innymi antywirusami, czy tym ma niewielki wpływ na wydajność systemu. Teraz przed nami chyba najmniej znany antywirus na całej tej liście, a mam tutaj na myśli SecureA+. Tak jak wspominałem, jest to dość świeży i mało znany program, ale cechuje się naprawdę bardzo wysoką skutecznością w zakresie ochrony naszego komputera przed zagrożeniami. Wszystko za sprawą technologii Universal AV opartej na chmurze wykorzystującej kilkanaście z silników antywirusowych. Apka bez problemu radzi sobie z tradycyjnymi zagrożeniami, jak i wirusami bezaplikowymi. Warto dodać, że jeśli uruchomimy plik nieposiadający stosownego certyfikatu bezpieczeństwa, otrzymamy komunikat o zagrożeniu i wtedy my decydujemy, co dalej z tym robimy. Na studiach, na których ja nigdy nie byłem, chodził zawsze żart Panda 3, dlatego teraz przedstawię Wam wirusa Panda Antivirus. Jest to apka, która oferuje podstawową, ale skuteczną ochronę komputera, ale jednocześnie nie jest za sobożerna. Program został stworzony przez pioniera technologii chmury obliczeniowej, więc nie powinien dziwić fakt, że z niej korzysta i doskonale potrafi wykorzystać atuty tego rozwiązania. Antivirus, poza ochroną naszego komputera przed złośliwym oprogramowaniem i programami szpiegującymi, pozwala również stworzyć tak zwany ratunkowy dysk USB, który może przydać się w przypadku poważnego ataku. No i dalej pozostajemy w temacie chmury, więc przed nami kolejny naprawdę bardzo fajny i darmowy antywirus Bitdefender. Tak jak wspominałem, jest to kolejny antywirus, który korzysta z technologii chmury, dzięki czemu jest niezwykle lekki dla systemu. Program zapewnia wysoką ochronę przed wirusami oraz innym rodzajem złośliwego oprogramowania. Warto dodać, że apka jest niesamowicie skuteczna w chronieniu naszej przeglądarki. Odbywa to się za pośrednictwem rozszerzenia Bitdefender Traffic Light, które oferuje ochronę np. przed kradzieżą danych finansowych. Producent postarał się nawet o opcję skanowania komputera podczas botowania. Kolejnym antywirusem, o którym nie wszyscy mogli słyszeć, będzie 360 Total Security. Jest to program, który wykorzystuje kilka zintegrowanych silników antywirusowych, takich jak AI Engine, 360 Cloud Scan Engine, Avira oraz Bitdefender. I to właśnie z tego powodu wykrywalność wirusów i innego złośliwego oprogramowania, jak na darmowy program, jest na wysokości. Poziomie. Apka oferuje też opcję skanowania ręcznego oraz funkcję sprawdzania bezpieczeństwa stron internetowych i pobierania z nich plików. Fajnym dodatkiem jest też moduł służący do optymalizacji i czyszczenia naszego komputera. Przed nami kolejny antywirus, którego nazwa jest naprawdę dziwna i on pochodzi z Korei, a jego nazwa brzmi AhnLab2. Oczywiście wyświetli Wam się tam nazwa dalej. I jest naprawdę bardzo fajnym antywirusem. Jest to naprawdę skuteczny i niezawodny program antywirusowy, który zapewnia nam naprawdę wysoki poziom ochrony przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem. Przy tym nie obciążając nadmiernie naszego komputera. W darmowej wersji otrzymujemy kompleksową zaporę ochronną w czasie rzeczywistym oraz masę dodatkowych funkcji, takich jak automatyczne skanowanie pendrive'ów czy ochronę przed zagrożeniem typu ransomware. Kolejny antywirus przed nami i ten antywirus ma coś takiego, że jest w pełni darmowy, ale ma też swoją wersję płatną, która oczywiście jest bardziej rozbudowana. A mówię tutaj w tym wypadku akurat o Kaspersky Free. Jest to łatwy w użyciu program antywirusowy, zapewnia on bardzo dobry stopień zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem czy programami szpiegującymi. Ponadto użytkownik do dyspozycji dostaje funkcję tak zwanej kwarantanny, a sam program pracuje bardzo sprawnie, przy czym jednocześnie nie obciąża nadmiernie naszego komputera. Ten antywirus byłby niemal idealny, gdyby nie fakt, że nie oferuje praktycznie żadnych dodatkowych funkcji, nawet tak podstawowych jak blokowanie ataków sieciowych czy monitorowanie aktywności zainstalowanych programów. To wszystko możemy dokupić w wersji płatnej. Kolejnym programem będzie taki, o którym na pewno bardzo dużo osób już słyszała, a mam tutaj na myśli Avira Free Antivirus.
Program został znacznie przebudowany i udoskonalony. Obecnie ma znacznie mniejszy wpływ na wydajność systemu. Przy tym stał się bardziej przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Jest to uniwersalny antywirus z wieloma funkcjami, które spodoba się każdemu, ale pokrótce co oferuje. Przede wszystkim bardzo dobrze chroni nasz komputer przed wirusami, ale też przed phishingiem oraz posiada wbudowany menadżer haseł, co jest dość przydatne w chwili, kiedy mamy pełno różnych kont i wszędzie inne hasła. Kolejnym godnym polecenia programem, który dużo osób zna i też jeszcze więcej z niego korzysta, jest antywirus pod nazwą AVG Antywirus. Poza samą ochroną przed złośliwym oprogramowaniem, AVG w darmowej wersji oferuje nam też ochronę linków, skanowanie załączników z maila oraz moim zdaniem bardzo fajną funkcję, jaką jest narzędzie do optymalizacji systemu. Warto też wspomnieć, że program działa niezauważalnie w tle z bardzo małym wpływem na wydajność systemu. Minusem programu jest to, że praktycznie na każdym kroku wyskakują nam reklamy o tym, by zakupić pełną wersję oprogramowania. No i na sam koniec antywirus, który moim zdaniem oraz kilku portali, które się na tym stricte zajmują, jest to najlepszy antywirus, darmowy oczywiście najlepszy antywirus, a mówię tutaj o Avast. Avast jest tak naprawdę starszym bratem programu z poprzedniego miejsca i odkąd połączył się w swojej działalności z AVG, oferuje wyjątkowo złożoną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami z ogromną ilością przydatnych funkcji, takie jak menadżer haseł, skaner sieciowy, czy coś, co zainteresuje każdego gracza, czyli tak zwany tryb grania, w który zmniejsza obciążenie systemu podczas grania i wyłącza powiadomienia, których wyskakuje naprawdę cała masa. Niech pierwszy rzuci kamień ten, który nigdy nie słyszał, baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Avast to chyba najlepszy wybór dla graczy, ponieważ tak jak wspominałem, oferuje dodatkowy tryb gracz, ale również zapewnia ochronę przeciwko trojanom, jeśli stale pobieramy dane. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jest to typowo subiektywny film, oparty na kilku stronach internetowych, które się stricte zajmują właśnie tymi antywirusami. Podam linki Wam niżej, właśnie na ich stronach się opierałem co do tego, jak ten ranking ułożyć. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, wpadnijcie na mojego Instagrama, fanpage'a, możecie wpaść też na Dietankę, cały czas tam prowadzę, znaczy teraz to się nazywa tylko Dietanka chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Zmieniliśmy ostatnio nazwę, także wpadajcie śmiało, tam cały czas coś się dzieje i na moim prywatnym Instagramie też. I tak jakby słowem podsumowania dla tego wszystkiego, co się dzieje na całym świecie, ja cały czas będę wrzucał filmy. Nie oczekujcie ode mnie zabarwienia politycznego, bo polityką się na tym kanale nie zajmuję. Co prawda się historią, polityką i tak dalej interesuję, ale to jest zupełnie co innego. To jest, byłby zupełnie inny kanał. Tu jest kanał stricte technologiczny. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że wysyłam wsparcie do wszystkich osób, które cierpią w tej wojnie, zarówno po stronie rosyjskiej, po stronie ukraińskiej, chociaż do Ukrainy bliżej, bo to oni są ofiarami. Ale anyway, nie ma co tutaj gadać. Mam nadzieję, że szybko to się wszystko zakończy, że unikniemy wielkiego rozlewu krwi jak w 1939 roku, czy chociażby w późniejszych latach. Także no cóż więcej Wam tu powiedzieć. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Do zobaczenia i pa pa! Wewnętrzny głód, lecz aż po grudzie.